cholery nie straszyć. Dobra, dobra, dawaj cukierka, a nie się mazgaj. Masz. Podobno nie lubisz Halloween. No, jakąś cukierki masz? Nienawidzę. Weź. Zaatakowało do nas rok temu. I prawie zabiło tego tutaj. Spokojnie, to wiadomo. Psikus jest duchem, który zagląda do nas tylko raz na rok. I to wtedy, kiedy zapada zmrok. Ale nie spocznie, póki nie pozbędzie się wszystkich, którzy nie szanują święta Halloween. Nie! To jakieś brednie, jakieś chore miejskie legendy. Wytworzycie tego ducha. Kondziu, ale sam tam byłeś, prawie umarłeś. Nie, to był jakiś psychopata, człowiek z chorym umysłem, albo ktoś sobie robił brzydkie, beznadziejne Halloweenowe. Kondziu! Musi dojść. Mówi się, że Dyniogłowy był za życia biednym dzieckiem. Rodzice kazali mu jeść same warzywa. I nigdy nie było mu dane skosztować ani jednego łakotka. Teraz każe tych, którzy nie szanują tego święta. Dlatego zaatakował Kondzia. Okej, to ma sens, dziękuję. Poczekaj, poczekaj, jest jeszcze jedno. Psikus się żywi duchami zabitych, rozumiesz? Napełniając swą pustą, nienapełnioną miłością i słodyczą duszę, stając się coraz potężniejszy. To Halloween będzie inny! Dzisiaj mamy pomarańczowy księżyc! Księżyc dyni! Sprowadza on na świat prawdziwe zło! Psikus nie zniknie następnego dnia, będzie szerzyć terror, prawdziwy terror! O wszechczasy, aż cały świat pokłoni się w pokorze. Jedynego pana, który wymierzy sprawiedliwość zachłannym i samolubnym. Masz rację, ona była jakaś psychiczna. No, no widzisz, no dzień jak co dzień, tylko ty masz jakieś, chodźmy już do domu, masz jakieś lęki, wyobrażenia dziwne. No psychozę po prostu jakąś. Ale to naprawdę się działo. Aaaa, dawaj cukierki! Cukierek albo psychoza! Nie! No sam, nie! Nie! Wracaj tutaj! Jakaś chujowa matka Jacksona, na stary. Nie umiemy się bawić, naprawdę. Czemu się tak wszyscy podniecają Halloween? Nie chcą, by spotkał ich psikus. Ale ja już wiem. Wiem, że do cholery on nie istnieje. Przecież to głupota. Przez takich jak ty, mentalność tych ludzi jest pojebana. O kurde, patrz, to co? To jest psikus. Psikus? Znowu kosra. To jest jakiś człowiek masy, to jakiś psychowan psikus. Ja się przebrał, przebrał po prostu. Ja ci nas udowodnię. Kondziu, nie! Wracaj tutaj, no! Mówiłam ci! Miałeś rację, ty się nie zadaj! To dlatego się może mścić. Nie, nie się tu jeszcze... Co? Jakiś chory psychiczny.